To lecimy, co? Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żył i wstaw kaniulę. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. To nie będzie przyjemne dla niego, co? To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. Normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem. Opowiedz mi coś. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz? To było w Kerak, tak? Tuż po tym, jak... Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza o to, jak to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń, więc uznał,
że sam ją kupi. Przyszedł cały w skowronkach. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozbój. No i oczywiście przy pierwszej paradzie Klinga poszła w drobny mak. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Nawik, Sigir. Kaniatat. Nevit. Sivir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Koal, koal, kaniatat. Nevit Sivir, koal, koal, kaniatat. Nevit, arriva, Endir. Geralt, otwórz filakterium. Kaniatat. Taro na. Jak ktoś kiedyś otworzy to pudełko, to będzie miał niezłą niespodziankę. Avalach. Znasz go? Elf NL jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy... Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvein Ciren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać, z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście? Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię.
Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest para osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. To do dzieła. Się potoczyło to nagle szybko. Niewiele jest rzeczy, które można zrobić teraz, wcześniej. W sensie jest bardzo dużo rzeczy, które można by zrobić, ale niewiele jest rzeczy, które warto by zrobić. Zwłaszcza, że będzie można je robić później. Więc chyba będę zmierzał powoli do zwieńczenia przynajmniej tej historii. I na pewno przed nami jeszcze długa przygoda. Zobaczmy sobie na zadania. Ja na pewno muszę odwiedzić Kowala, żeby trochę zrobić porządek z ekwipunkiem. Mam strasznie dużo rzeczy. Proszę. Dijkstra, Roch, Zoltan. O kurde. Z Dijkstrą to trzeba będzie załatwić. To nie tak prosto. Tam chyba trzeba zrobić parę zadań, żeby można było tą sprawę rozwiązać. Okej, dobra. Nie ma się co spieszyć. Tak długo jak Ciri jest na wyspie, to jest bezpieczne, więc nawet jest wskazane, żebyśmy się nie spieszyli, tylko żebyśmy się dobrze przygotowali do tego wszystkiego. Na pewno z Emhyrem warto pogadać. Dobra, zastanowię się nad tym. Najpierw wybiorę się do Velen, albo w zasadzie do Nowigradu i pogadam z Kowalem. Nie sądzę, żeby mi zrobił lepszy miecz niż mam, ale parę zmian w ekipunku wprowadzę. Przemyślałem sobie to wszystko na spokojnie. Tak jak powiedziałem, jeżeli Ciri jest na wyspie, to na razie jest bezpieczna i pośpiech nie jest mile widziany. Jest parę rzeczy, które muszę zrobić wcześniej. Muszę, nie muszę, ale chciałbym. Więc w zasadzie trzeba zaczepnąć głębokiego oddechu i zabrać się za parę innych zadań. To, co mówiłem, spisek to jest coś, co Dijkstra na pewno nie będzie mógł nam odmówić, jak mu pomożemy z Radovidem. Więc mam dodatkową motywację, żeby Radovida sprzątnąć. Tutaj gdzieś są jeszcze ukryte schematy zapomnianego wilka. To też mnie interesuje. Raczej nie będę ich wykonywał, ale skoro już tu jestem w Kermoren, to postaram się ich poszukać. I tak jak powiedziałem, bez niepotrzebnego pośpiechu. Teraz sytuację mamy pod kontrolą. Yennefer się zajmie czarodziejem. A potem po kolei. Zaczniemy od Velen. Załatwimy sprawę spisku. Może schematy nie będą jakoś strasznie ukryte. Proszę bardzo. Prototyp zbroi, nad którą pracuje Reynald, jest zdecydowanie bardziej wytrzymały niż obecne pancerze cechowe. Początkowo myśleliśmy, że nie da się go usprawnić bez podniesienia kosztu w postaci dodatkowego obciążenia, ale ostatnie testy wykazały, że użycie odpowiednich materiałów pozwoli obejść ten problem. Niedługo wyruszam do Nowigradu, żeby spotkać się z Reynaldem. Wypróbujemy przy okazji moje ulepszenia. Naszkicowałem je poniżej. Po powrocie zamieszczę tu również schematy Reynalda. Schematy ulepszeń są bezużyteczne. Według kronik z końca X wieku Osmund doznał silnego urazu głowy i nigdy nie dotarł do Nowigradu. Po odzyskaniu przytomności cechowy uzdrowiciel stwierdził trwałe uszkodzenie mózgu. Osmund nie mówił i ledwo kontaktował. Reynald zaginął, a wraz z nim schematy zbroi. Zapiski zostawić ze względu na wartość historyczną, bo do niczego innego już się nie przydadzą. Okej. Ilustrowany atlas insektoidów. To nic. Czyli to ciekawe. Schematy Reynalda są brakującym ogniwem notatek, które znalazłem w Kermoren. Mam już wszystko, żeby wykonać jego zbroję. No to dobrze. Mistrzowski. To widzę, że chyba hurtem te ulepszenia uda mi się zrobić. No to tak jak wspomniałem zresztą, wybiorę się najpierw do Velen, bo gryf będzie ok, ale wydaje mi się, że pancerze, kurde, ale fajnie mieć 6 części gryfa byłoby dobrze.
No dobra, zastanowię się. Zastanowię się jeszcze nad tym. Bo na pewno mam ostrze lepsze niż srebrne gryfa. Także chyba plan jest taki. Tak jak wspomniałem wcześniej, kierunek Nowigrad. I odwiedzimy sobie Hattoriego w kwestii mieczy. A później... Później jest jedno z zadań tam wiedźmińskich w Nowigradzie. To myślę, że za to się zabiorę. I zaraz następnym krokiem będzie Radowid, Dijkstra i tam szpiegowskie działania. Chyba z Talarem będzie mi się dane spotkać. No to ruszam. Czas już nas nie goni tak bardzo. Tak mi się wydaje. Odwiedziłem Hattoriego. W kwestii ekwipunku niewiele się zmieniło. Gryf jest nadal najlepszy. Liczyłem na to, że będę miał jakiś lepszy miecz, ale nie, niekoniecznie. Gryf bezwzględnie jest najmocniejszy. Najbliższa zmiana czeka mnie gdzieś dopiero w okolicach 34 poziomu, więc odłożyłem starszy ekwipunek, odwiedziłem Jaskra. Nic ciekawego, a może... Może mu opowiem jakąś historię? Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Jak poznałeś Priscillę? To było na dworze Duke'a Herewarda. Starliśmy się w finale dorocznego konkursu truwerskiego. Kto wygrał? Nie pamiętam. Akurat. Przegrałeś i nie chcesz się przyznać. Dałem jej wygrać, bo mi się spodobała. Liczyłem na nagrodę po konkursie. I co, udało się? A to już nie twoja sprawa. Nie. Do zobaczenia. Jeszcze sobie z nim pogadamy. Myślałem, że to powie co nieco na temat Priscilli właśnie. Że też taki wrzasz się do karczmy pcha między ludzi. No ale to widzę, kameleon się cieszy powodzeniem jakimś. Nie będę... Znaczy na pewno Jaskier nie ma powodu do narzekania. Więc podejmiemy się jakiegoś zlecenia. Tak uspokoiwszy trochę sytuację. I napięte nerwy związane z Ciri i z czarodziejem. Jak powiedziałem. Na początku od razu chciałem się rzucać na głęboką wodę i sojuszników wzywać. Ale widzę, że tych sojuszników jest dużo, więc przyzwiemy ich przy okazji, na spokojnie, nie latając w tej weftę jak szaleniec. Ja w sprawie zlecenia. Jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zalikani ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę. Na nagrodę. Dobra nasza, w takim razie. Co to mogło być? Ifrit? Żywiołak ognia? Pewnie coś w ten deseń. I gdzieś tam po drodze, jak trafię na Skellige, to poszukam sobie kolejnych przepisów na pancerze Gryfa. Wydaje mi się, że arcymistrzowskie przepisy już mam, ale nie, może nie mam. Mniejsza z tym. Nie sądzę, żebym w ogóle mógł mistrzowskie rzeczy przywdziać przed zakończeniem przygody Geralta, przynajmniej tutaj. Ale kto wie, kto wie. Ja na pewno mam zamiar odwiedzić Toussaint. Chociaż pewnie Toussaint... Czemu osiwiałeś? Toussaint odwiedzę po tym, jak załatwię sprawę z Ciri. Zobaczymy. Nie spieszy się, bo powiedziałem wiele razy. Ty jesteś medykiem. W czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęliście, żebyś się tym zajął? Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami.
Kurde, następny morderca z moralnością i cięty na dziwki. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Wątek miłosny przewija się po raz kolejny. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty. No, to może być interesujące. To jest też tak, że chyba najbliższa gra Wiedźminowi 3 to jest Valhalla, niezależnie od tego, czy tam każdemu się podoba, czy nie. Natomiast muszę przyznać, że zadania poboczne w Wiedźminie często są znacznie ciekawsze niż wątki główne w Valhalli, a już o niebo są ciekawsze od wątków pobocznych w Valhalli. Ale ten, jak to się mówi, bije w ten sam bęben już któryś raz. W ogóle teraz śledzę ostatnie informacje na temat Ubisoftu i one nie są przesadnie pozytywne dla Ubisoftu. I mam swoje hipotezy, chyba sobie nagram w niedzielę jakiś materiał i o tym opowiem. Ale zresztą Państwu opowiadam, to Państwo pewnie już mają to za sobą. Nawet jak Państwo są wspierającymi, to jest duża szansa, że ja wyprzedzę publikację materiału w Ubisoftie. Tu znaleziono ciało. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. A co tu się dzieje? Chciałem zobaczyć, jak ten znak działa. Wracaj do piekła! Dość tego! Ludziska, straż wezwijcie! Nie ma do kogo wzywać, już ciekawe. O! List gończy. Poszukiwanie: trójka bandytów będąca w posiadaniu magicznej kontrabandy. Przedmioty niebezpieczne, zakazane do natychmiastowego zniszczenia. Lucy, zwana Sprytną. Fritz i Waller. Bandytów pojmać. No to ciekawe. Ciekawe. Ja to rozwiązywałem tę sprawę gdzieś tam kiedyś. I był klucz i ten klucz odnalazłem i skarb odnalazłem. Okej. Ale to się nie będę dziwił, że mnie próbują napastować. Aha, pozdrowiona też. Tak. Prawie na pewno to zadanie już rozwiązałem. Ślady dziecka. Zaraza, ruchliwe miejsce. Podkute buty strażników. Nieistotne. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. To albo sukup najpewniej. Podejrzewam, że sukup. Nie jestem do końca pewny, jak w tej mitologii stworzonej przez Sapkowskiego sukub wygląda. I czy są jeszcze inne stworzenia, które chodzą na kozich nogach. Nie wiem, jak czart wygląda, nie pamiętam. I jest jeszcze jedno takie stworzenie. Jak się nazywa ten satyr, prawda? Ale też nie wiem. Ale zważywszy na ten wątek związany z dziwkami i burdelami, o których wspominał medyk, stawiam na sukuba. I chyba też mi coś wspomnienia podpowiadają, że to jest dobry kierunek. Więcej pieniędzy zgarniasz niż jako wiedźmin, co? Aha. Okej. Ktoś wspominał moje aktorskie dokonania. Prowadzi do kuternogi Katarzyny. To jest knajpa, gdyby Państwo byli ciekawi i nie pamiętali. A nie dziewczę. Ale pewnie dziewczę. Na coś wyjątkowego. No i w lożku, gdzie trzymają wiedźmy do palenia, to strażnicy sobie zamtus urządzili. Słyszał to człowiek kiedyś... Muszę drzwi znaleźć, bo tak łażę w tej wewte.
Gdzie ten Zamtus ma wejście? O, tutaj. Czarni, Redania, byle płacili i nie bili. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Och, tam nie przesadzajmy z tą wulgarnością. I co, jednak cię naszła ochota? Tak, już tu byłem, przyznaję. Słyszałaś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Mów prawdę. Ten sukup, on pomaga z klientami, zwiększa zyski. Wiem, że jest groźny, ale nie wiem, czy to on zabił. Sukup, gdzie go znajdę? Ulokowałam go niedaleko w domu. Tu masz klucz. Jasne, Gwint, ale szybko poszło. No. Ten Axie jest aż zbyt potężny. Ależ się ruszają te dziewczyny, co? Kurde, no. Och. Pozamykali. No już. Masz się nadziwić nie można, że tutaj Wieczny Ogień taką władzę ma, a najwięcej dziwek na całym kontynencie. Ej, ktoś wspominał o tym. Że tu więcej dziwek na ulicy można spotkać niż w swoim życiu widziałem. Tak mówi jakiś oczyska marzesz mijowe. Jegomość. O kurde, język mnie pyta. Kusicielki na każdym kroku. Gdy po schodach będzie szedł, a nóż się potknie, ryj rozbije. Okej. Spać. Czasem wpadnę na jakiegoś człowieka. Trzeba wejść tu na górę, o proszę. Jakieś ślady będą? Niekoniecznie. No proszę, nawet się nie ukrywa za bardzo. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. No, proszę, proszę. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. No. Jak to się zikarianka? Kolor skóry odpowiedni, prawda? To Kotaku dostawało szału. Jedyna czarnoskóra kobieta ma kopyta i rogi. No to taki zbieg okoliczności. Ciężko słowiańską grę pokazać, biorąc pod uwagę obecność innych kultur. Ale tak, faktycznie. Mamy gdzieś tutaj krainy odleglejsze. Ale one są tak chyba niespecjalnie opisane przez Sapkowskiego. Ten złoty smok miał... Strażniczki chyba? Czarnoskórę? Ja za każdym razem, jak tylko taki temat się pojawia, to... Wiem, że się pakuje na minę. Niektórzy ludzie są tak striggerowani samym faktem, że od razu im odwala i... Piszą elaboraty w komentarzach. Znowu to samo, znowu. Politykę mieszają do gier. Musicie brać pod uwagę, że polityka to nie tylko jest rzecz, która się wydarza poza fikcją. W sensie... Teraz pogadamy. Strażników zabił sukup. Sukup? Tutaj? W Nowigradzie?
Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto! Widać były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, sukup nikomu nie zrobi już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj. To był niezły interes, muszę powiedzieć. Porozmawiaj z Zoltanem. A z Zoltanem możemy porozmawiać. On raczej będzie skłonny nam pomóc, więc... Więc czemu nie? A, co chciałem powiedzieć, że... O Jezu, głos mi się zmienił. Chciałem powiedzieć, że tak jak ja od czasu do czasu poruszam tematy poza wiedźmińskie i może takie, które czasami kogoś zestresują, tak samo historię, którą mamy okazję podziwiać, też piszą ludzie, którzy mają także swoje poglądy i mają do nich prawo i mają sposób, mają prawo je wyrażać w sposób, poprzez swoją sztukę, nie? Burza, psia krew. Moją sztuką jest gadulstwo na gameplayach. Na przykład. Zoltan? No? Wiem, gdzie jest Ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę. Dla Ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermoren. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku Dzikiego Gonu i Twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Z Rochem... z nim też możemy pogadać. On też będzie. To jest coś, co możemy załatwić od razu, od ręki. Z Roszem. Rosz, nie? Vernon Rosz. Tak. No bo też żeśmy dla niego uratowali Ves, więc... Mamy ma wobec nas dług wdzięczności. Was wszystkich porwie, dziki. To chyba nie jest daleko, nie? Coż zrobić? Rzucę okiem na mapę. Tak. O, cóż. Dalej niż bym chciał. A może po drodze zahaczymy o tą tablicę ogłoszeniową? Co wy na to? Może się przytrafi jakieś interesujące zadanie? Jak powiedziałem, pośpiech nie jest nam do niczego potrzebny.